Cześć! W tym filmie chciałbym Wam pokazać fajne rozwiązanie dla osób, które potrzebują podłączyć na przykład do 5 urządzeń poprzez port HDMI, ale niestety urządzenie wyświetlające takie jak telewizor, monitor komputerowy albo projektor ma tylko jedno złącze HDMI. W jaki sposób to wszystko połączyć? Do tego służy przełącznik Switch HDMI. Tutaj jest 5-portowy przełącznik firmy MediaTek, wspierający technologię 4K, model MT5207 i kosztuje to tylko 39,99 zł, więc niedrogo. Wspiera, tak jak już mówiłem, 4K, Ultra HD, Full HD, 60 Hz, wspiera 3D, wersja HDMI jest tutaj wspierana 1.4, plus HDCP wersji 2.2. Zatem wszystko tak naprawdę, co potrzebujemy, tutaj jest. No chyba, że ktoś potrzebuje jakiegoś Switcha o jeszcze wyższych parametrach, no to w takim wypadku będzie szukał innego rozwiązania. Ale myślę, że dla 95% użytkowników takie rozwiązanie będzie super. Kiedy to wykorzystujemy? No właśnie wtedy, kiedy mamy na przykład jedno lub dwa złącza w telewizorze, monitorze, a chcemy podłączyć więcej urządzeń, wykorzystując tylko jedno złącze. Albo kiedy mamy już powieszony nasz telewizor, nasze urządzenie na przykład na suficie, czy jakiś projektor, jest tam już doprowadzony długi przewód HDMI, ale chcielibyśmy podłączyć kilka urządzeń do tego projektora, a nie za każdym razem przełączać przewody. To w takim wypadku możemy sobie takie urządzonko podłączyć już gdziekolwiek, na przykład w szafce, do tego podłączyć inne urządzenia i za pomocą pilota bezprzewodowo albo za pomocą przycisku zmieniamy sobie źródła i na naszym wyświetlaczu wszystko, czy też na naszym projektorze, wszystko jest bez problemu wyświetlane. Zobaczcie, jak to działa. Zanim pokażę Wam, w jaki sposób to urządzenie działa, a działa banalnie, prosto i skutecznie, mały rzut oka na nówkę, sztukę, opakowanie. Oczywiście przełącznik jest w opakowaniu, u góry mamy 3 złącza HDMI, tu mamy też 3 złącza HDMI, złącze zasilania oraz podczerwieni. Pilot jest w komplecie, bateria jest w komplecie, instrukcja obsługi w języku polskim jest i odpowiednie okablowanie, wszystko jest. Tak się to prezentuje. Spójrzmy jeszcze na właściwości. Dla mnie najistotniejsze było, aby było to urządzenie zgodne z najnowszą wersją HDMI 1.4, HDCP 2.2, chociaż jest pewnie nowsza wersja już HDMI 2.0 albo inna, ale nie jest to istotne. 1.4 jest wspierane przez większość urządzeń, jakie posiadamy pewnie w naszym domu. Najważniejsze, że wspiera bez problemu tutaj 4K, Ultra HD, 3D, tak więc wszystkie urządzenia bez problemu będą działały. Tutaj mamy, jak widzicie, częstotliwość 60 Hz, HDR także działa, tak więc chyba wszystko to, co jest potrzebne, jest. Wsparcie dźwięku DTS, wsparcie głębokości kolorów aż 12 bitów. Zatem to urządzenie za 39 zł myślę, że każdego zadowoli, kto potrzebuje podłączyć większą ilość urządzeń pod jedno złącze, na przykład w telewizorze, rzutniku czy innym urządzeniu. To urządzonko do działania potrzebuje zasilania i odpowiedni przewód zasilania jest w komplecie. Podłączamy go do złącza USB w naszym telewizorze, rzutniku czy też monitorze. Bez najmniejszego problemu wystarczy ten mały prąd do działania tego właśnie urządzenia. I jak widzicie, tutaj mamy w środku wyjście output, czyli wyjście do naszego urządzenia wyświetlającego. Przewodem oczywiście HDMI. A tutaj mamy wejście piąte, tutaj pierwsze i u góry jeszcze trzy. Zatem możemy podłączyć aż 5 różnych urządzeń, które sygnał nadają i oczywiście poprzez jeden przewód podłączamy sobie to do naszego urządzenia wyświetlającego, czyli wyjściowego. Tutaj jak widzicie jest odbiornik podczerwieni, czyli nasz pilot kierujemy właśnie do tego urządzenia i to urządzenie daje sygnał, żeby przełączyć źródło, czyli tutaj input. Jak widzicie mamy teraz piątkę, bo do piątki tutaj podłączyłem to urządzenie, czyli laptop. A tutaj podłączyłem przykładowo konsolę PlayStation. No i mogę oczywiście wykorzystać przycisk. Nie muszę z pilota w ogóle korzystać. To urządzenie mogę kompletnie nawet rozłączyć, jeżeli nie będę używał pilota. I zobaczcie, mogę sobie zmieniać źródło. Albo tutaj. Względem tych oczywiście, które są podłączone do tego urządzenia. Są dwa, więc tylko jak widzicie mamy dwie opcje. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób to działa, jeżeli będziemy wykorzystywać pilota. Do przełącznika mamy podłączone dwa urządzenia, konsolę pod jedynkę oraz laptopa pod piątkę. I za pomocą pilota możemy sobie te źródła zmieniać. Oczywiście naciskając dwójkę, trójkę czy czwórkę kompletnie nic się nie wydarzy, zobaczcie. No bo nie mamy podłączonych tam wejść. Ale jeżeli zmienimy sobie teraz na piątkę, czyli na naszego laptopa, to zobaczcie. Od razu zmienia nam się wejście. I w tym wypadku laptop wysyła sygnał. Chcemy przełączyć znowu na konsolę? Jedynka, proszę bardzo.
I gotowe. Podsumowując, przełącznik Switch 5 razy HDMI daje nam spore możliwości, szczególnie wtedy, kiedy na przykład mamy jeden przewód HDMI w ścianie, więcej nie jesteśmy w stanie przeciągnąć i musimy podłączyć więcej urządzeń, na przykład konsolę, odtwarzacz DVD, być może jeszcze jakieś inne urządzenia, takie jak laptop, komputer, czy też na przykład kamerę. I jak to zrobić? No, nie będziemy przecież za każdym razem wciskać ręki za telewizor, kombinując gdzieś tam, trafiając i brudząc przy okazji ścianę, prawda? Więc możemy takie urządzonko sobie zamontować, na przykład w szafce, i podłączyć wszystkie przewody w tej szafce, a tylko jeden przewód HDMI, na przykład w ścianie, idzie do naszego wyświetlacza telewizora. Tak więc praktyczne urządzenie, spore możliwości, wszystkie funkcjonalności i technologie są tutaj wspierane i kosztuje to tylko około 40 zł, zatem myślę, że godne uwagi. Jeżeli ktoś zastanawiałby się, gdzie umieścić to urządzenie, to tak jak wspomniałem, w szafce, ewentualnie za naszym na przykład telewizorem może być gdzieś umieszczone i wszystkie przewody doprowadzamy, na przykład 5, podłączamy do tego urządzenia. I jednym przewodem podłączamy do naszego wyświetlacza. Tak więc to już jest kwestia naprawdę gustu, kto jak woli. Myślę, że fajne urządzonko. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytanko, oczywiście względem tego sprzętu, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzu. Łapkę w górę. Możecie sobie kliknąć, oczywiście, jeżeli chcecie. Możecie subskrybować kanał i skomentować. Postaram się odpowiedzieć na każde Wasze pytanie. Z mojej strony to tyle. Cześć.